Dzień dobry, moje kochane. Widzimy się po dłuższej przerwie, bo w sumie ostatnie filmy, jakie nagrywałam, to były przed naszym wyjazdem na Bali. Jeżeli śledziliście nasz kanał, śledziliście nasz drugi kanał wspólny Babiki w Tropiki, no to tam mieliście mniej więcej, bo też nagrywaliśmy vlogi z Bali, więc jeżeli chcecie nadrobić, to was tam odsyłam. Natomiast właśnie po powrocie jakoś tak dużo rzeczy się złożyło naraz. Miałam premierę kolekcji, sesję zdjęciową, a i przy tym wszystkim też dość prywatnie dużo się działo, ale były to takie pozytywne zmiany. No nie będę ukrywała, że dotyczyły one trochę zmiany otoczenia naszego, osób, którymi się otaczaliśmy, i to były zdecydowanie zmiany na lepsze, ale wiadomo, no wiążą się też z pewnymi jakimiś tam emocjami, sytuacjami, więc no po prostu to wszystko złożyło się na to, że mnie tu nie było. No ale startujemy właśnie z Booty Queen Challenge i to jest chyba najbardziej przez was wyczekane i ulubione wyzwanie w ciągu naszego roku. Więc też stwierdziłam, że nie mogę w sumie tego tak zostawić. No i w sumie wiedziałam, że jak teraz nie wrócę z tej, powiedzmy sobie, takiej okazji, to potem już totalnie wrócę pewnie dopiero po nowym roku, a nie chciałam na tak długo rezygnować z nagrywania tutaj dla was i też po prostu gdzieś tam rezygnować z YouTube'a, bo im dłuższa jest ta przerwa, tym po prostu ciężej jest potem wrócić. W międzyczasie jeszcze, tak jak wiecie, było nasze wyzwanie, najkrótsze wyzwanie, bo trwało ono 8 tygodni, Glow Up Challenge, i przy tym tak na szybko chciałabym wam pokazać właśnie wygrane przemiany właśnie z tym wyzwaniem i z tym konkursem, czyli 8-tygodniowe około przemiany, i też pamiętajcie o tym, że nowe wyzwanie równa się nowa edycja konkursu na przemianę. A to znaczy, że razem z naszym Booty Queen Challenge startuje kolejny konkurs na przemianę. Szybki check form, jeżeli chodzi o moje treningi. To ostatnio po prostu jadłam, tak jak wam mówiłam, i trenowałam z wyzwaniem właśnie Glow Up, natomiast jadłam troszeczkę na czuja. Dzisiaj u mnie na śniadanie będą jaja, dwa jaja sadzone na szyneczce i na papryce. Do tego chciałam zrobić sałatkę z rukoli i z pomidorków koktajlowych, natomiast rukola wygląda, ups, źle. I nie mam w ogóle ochoty jej jeść, bo jest zwiędła. Mamy niedzielę, więc nie mam jak kupić niczego nowego, także zostaną same pomidorki. No i oczywiście do tego węgle w postaci chlebka. A więc ja sobie pokroję warzywka i troszeczkę pogadamy sobie o wyzwaniu. Jak już wiecie, lub może nie, no bo zależy, czy byliście ze mną na poprzednich edycjach, czy jesteście tutaj w miarę nowi. Nasze wyzwanie Booty Queen Challenge jest to wyzwanie, które obejmuje i skupia się na budowie pośladka. Priorytetem w tym wyzwaniu są oczywiście mięśnie pośladkowe i rozbudowanie mięśni pośladkowych. Także sam trening skupia się właśnie na maksymalnym zaangażowaniu tych mięśni do pracy. Przy czym też w tej edycji postarałam się i chciałam większy nacisk nałożyć na właśnie mięśnie core, brzucha, tak aby one także uległy jak najbardziej wzmocnieniu. Także też w tym wyzwaniu właśnie będziemy się skupiać na maksymalnym zaangażowaniu mięśni pośladkowych do pracy i przetrenowaniu całego pośladka w naszych treningach. Oczywiście plan treningowy obejmuje treningi całego ciała, to nie jest tak, że to są treningi tylko na dół ciała czy właśnie na pośladki, ale są to absolutnie kompletne, pełne plany treningowe zawierające treningi na zarówno górę, jak dół ciała, jak i abs and core. W tej edycji wyzwania dostępne będą dwie opcje planów treningowych w wersji 4- i 5-dniowej. 4-dniowa wersja będzie zawierała dwa treningi na górę ciała i dwa treningi na dół ciała. 4-dniowa opcja treningowa będzie zawierała dwa treningi dołu w ciągu tygodnia, dwa treningi góry. Nadal to jest priorytet na mięśnie pośladkowe i na maksymalne zaangażowanie tych mięśni do pracy. Natomiast 5-dniowy plan treningowy będzie miał 3 dni treningowe, jeżeli chodzi o dół ciała, i 2 dni treningowe, jeżeli chodzi o górę ciała. Bardzo dużo osób właśnie prosiło o 4-dniową wersję treningową, dlatego też taką stworzyłam. Jednak chciałabym przy tym wszystkim zaznaczyć i chciałabym, żebyście o tym pamiętały, że 2 dni treningowe w większości przypadków na dół ciała, do rozbudowy mięśni pośladkowych, jeżeli plan jest dobrze skomponowany i trzymacie się wszystkich założeń co do progresu, diety, będzie wystarczający. I wcale tych dni nie musi być 3 albo 4 w ciągu tygodnia, bo jest to już bardziej indywidualna kwestia w zależności od tego właśnie, na ile treningów jesteście w stanie sobie pozwolić. Natomiast jest pewna grupa osób, która zdecydowanie lepiej będzie reagowała na te 3 dni treningowe i tą stymulację częstszą mięśni do pracy. Jednak nie jest to reguła i to nie jest tak, że u wszystkich
wygląda w ten sam sposób. Ja w większości swojego stażu treningowego opierałam się na modelu 2x2, czyli 2 dni treningowe góry, 2 dni treningowe dołu. Przy założeniach i przy próbach zwiększenia tej częstotliwości do 3 dni, to było zdecydowanie dla mnie za dużo i też jakby nie czułam się dobrze na tym modelu funkcjonowania w większości przypadków. W tamtym roku pierwszy raz, gdzieś tak przez dłuższy okres udało mi się utrzymać właśnie tą częstotliwość 3 dni treningowych dołu, w sensie 3 dni treningowych dołu z priorytetem na pośladki. I w tym roku też mam zamiar zacząć właśnie od tej wersji, czyli od wersji 5-dniowej planu treningowego, bo będę trenowała razem z Wami. I w zależności po prostu od tego, jak będę się czuła, jak będę się regenerowała, czy będzie to właśnie fitowało z moim danym no, stylem życia po prostu i jak często będę mogła chodzić na treningi, no to tak po prostu sobie to będę dostosowywać, jednak chciałabym właśnie, żeby to było w tym przypadku te 3 dni treningowe. Dzisiaj też zabiorę Was ze mną na pierwszy dzień treningowy z wyzwania, z naszego planu treningowego, żebyście też mieli taki swój mały przedsmak, no i też przede wszystkim chciałabym razem z Wami towarzyszyć w tej drodze i też motywować Was przy tym wszystkim, więc właśnie takie są plany. I kolejnym kryterium do wyboru, jakie będzie, będzie to masa versus rekompozycja. Więc to też będzie w zależności, tutaj będzie wybór między tym, na jakiej kaloryce będziecie oscylować i to jakby, co powinniście wybrać, czyli masę, czy rekompozycję, omówimy sobie po prostu w dalszej części materiału dokładnie, żebyście też wiedziały po prostu, co będzie dla Was najlepszym wyborem, czy bardziej łapiecie się do tej grupy, która powinna wejść na dodatnie kalorie, czy też nie, tak aby uzyskać odpowiednie dla siebie efekty i aby też najlepiej się czuć podczas takiego całego procesu, bo pamiętajmy o tym, że nasze samopoczucie w trakcie czy to procesu masy, rekompozycji, redukcji jest też bardzo istotne. Tym bardziej, że proces masy, budowy ogólnie mięśni jest zdecydowanie dłuższym procesem w założeniach niż chociażby redukcja. Oczywiście wszystko zależy od naszych punktów startowych, natomiast na redukcji nie jesteśmy aż tak dużo czasu, ona nie wymaga aż tak dużo czasu w większości przypadków do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu, niżeli właśnie masa, czy też ogólnie sam proces budowy. Coś się przytkało. I z racji tego, że też mamy niedzielę, to Żabka jest sponsorem mojego pieczywa dzisiaj. O, jest ciepło jeszcze. Więc ten judge czasami też jemy pieczywo z Żabki, bo jest niedziela i nie ma gdzie kupić świeżych bułeczek. Kolejne vlogi no, też będą się opierały na oczywiście wyzwaniu i będę Wam pokazywała właśnie czy to treningi, czy to właśnie jakieś tipy i porady, na co warto zwrócić uwagę i też chciałabym właśnie, żeby ta seria właśnie na tym się opierała, że w każdym vlogu po prostu będziemy sobie poruszali jakiś temat, na przykład progresu siłowego, nastawienia do dodatkowych kalorii, do zwiększonej ilości kalorii, no bo z tym bardzo dużo kobiet też ma problem, jak gdzieś tam psychicznie się przełamać, jak wykonywać dane ćwiczenia, żeby mocniej zaangażować mięśnie pośladkowe do pracy, więc bez względu na to, czy bierzecie udział w wyzwaniu, czy nie, to będzie to na pewno bardzo fajne dla Was do śledzenia i pogłębienia po prostu też swojej wiedzy treningowej przy tym wszystkim. Dajcie w ogóle znać, czy lubicie miękkie żółtko, czy takie twarde. W sensie, jak robicie jaka sezonę, czy też gotujecie. Ja po prostu kocham takie płynne, rozlewające się żółtko, takie takie mega ugotowane. Jest takie, no, zjem, nie jest tak, że nie zjem, ale nie jest to coś, co lubię. Ale znam osoby, słuchajcie, to jest dla mnie szokujące, że jajka sadzone na przykład robią tak, żeby to żółtko w środku było ścięte. Nie rozumiem, jak ktoś może nie lubić rozpływającego się pięknego żółtka. Przecież to jest 100% do smaku. Jeszcze sobie posypię wszystko płatkami dreszczowymi, brakuje mi czegoś zielonego, ale trudno, jest niedziela, więc nie mamy nic do kupienia. Więc tak oto wygląda moje śniadanie. 2 jaja sadzone na szynce i papryce, pomidorki i pieczywko. Dobra, przebrałam się, ogarnęłam troszeczkę i przejdziemy sobie do omówienia tego, o czym Wam mówiłam wcześniej i w sumie tytułu pewnie tego materiału, czyli rekompozycja versus masa. Co wybrać? Muszę mieć poduszkę, jakaś podróbka.
Dobra, moje kochane, więc jak Wam mówiłam, w wyzwaniu będzie do wyboru rekompozycja versus masa i właśnie chciałabym tutaj z Wami już na wstępie omówić, jaki proces jest bardziej dedykowany dla kogo, aby też uniknąć pomyłki albo tego, że po prostu nie będziecie do końca pewne, w którą stronę pójść i co wybrać i co będzie dla Was najlepsze. Zacznijmy sobie od rekompozycji, bo pewnie to większość z Was będzie interesowało i od przykładu, który jest tak jakby strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o rekompozycję, czyli sylwetka Skinny Fat. Skinny Fat, myślę, że większość z Was wie, co to jest sylwetka, ale za chwilkę postaram się ją opisać, plus dam Wam tutaj przykłady, gdzie przed przemianą właśnie z m.in. Booty Queen Challenge w ubiegłej wersji dziewczyny właśnie prezentowały typ sylwetki Skinny Fat i to, jakich efektów możecie oczekiwać i jak zmieniło się ich ciało właśnie przez kolejne tygodnie. Czyli mówimy tutaj ogólnie o sylwetce, która jest szczupła, o prawidłowej masie ciała, bardzo często wręcz w kierunku tej niedowagi, czyli szczupłe ramiona, szczupłe często nogi, jednak z problematycznymi partiami i z kumulacją, a raczej takim nierównomiernym rozłożeniem się tkanki tłuszczowej w pewnych partiach naszego ciała. Najczęściej tymi partiami jest brzuch, boczki, uda lub też tutaj bryczesy, czy też pośladki. Często właśnie te sylwetki charakteryzują się tym, że wizualnie na nie patrząc, czy też osoby, które posiadają taki typ sylwetki, czują, że tej tkanki tłuszczowej jest za dużo w jakiejś okolicy, najczęściej jest to okolica brzucha, że to tutaj właśnie występuje ta kumulacja tkanki tłuszczowej, że ten brzuch jest wystający, że jest no właśnie nieproporcjonalny, powiedzmy sobie, do reszty naszego ciała. I właśnie tutaj rodzi się problem, jeżeli chodzi o sylwetkę Skinny Fat, czyli mamy zaburzone proporcje masy mięśniowej w stosunku do masy tłuszczowej. Czyli tej masy mięśniowej jest zbyt mało i tej masy tłuszczowej nie można powiedzieć, że jest za dużo, no bo mamy zdrową masę ciała, jednak przez to, że jest za dużo, jest za mało jest tkanki mięśniowej, to właśnie ten efekt wizualny nie jest do końca taki, jakiego byśmy oczekiwali albo chcieli. Jednak bardzo dużo osób przez to, że no widzi, że to problemem jest tkanka tłuszczowa, ślepo idzie w redukcję i chce to zredukować, no bo taki jest najprostszy tor myślenia, jaki, wiecie, rodzi nam się w głowie, że okej, skoro mam za dużo tutaj ciałka, no to co muszę? Muszę schudnąć. Natomiast właśnie w tym momencie możemy wręcz pogłębić ten nasz problem, bo redukcja może się też wiązać, zwłaszcza nieprzemyślana redukcja, zbyt mocna i zbyt drastyczna, może się też wiązać z jeszcze większym zmniejszeniem tkanki mięśniowej, co będzie pogłębiało po prostu ten problem. Dlatego przede wszystkim takim osobom polecałabym zdecydowanie rekompozycję. I tutaj dlaczego rekompozycja, nie masa? Przede wszystkim dlatego, że ten typ sylwetki głównie dotyczy osób, które nie mają jakiejś tam dużej, nie miały dużej styczności ze sportem, nie uprawiały go regularnie lub ich aktywność ograniczała się do takich bardziej aerobowych wysiłków, niżeli do treningów siłowych, gdzie skupiających się na wykorzystaniu tych mięśni i pracy tych mięśni w odpowiednim zakresie i intensywności. Z tego też powodu te osoby będą miały na tym etapie początkowym o wiele lepszą tendencję do tego, żeby jakby mieć takie dwa w jednym, czyli zarówno kształtowanie, budowanie tej sylwetki, jak i taka wizualna i też no, realna redukcja tego poziomu tkanki tłuszczowej, zwłaszcza z tych problematycznych partii, więc można powiedzieć, że to będą takie dwa procesy połączone w jedno. Kolejnym aspektem jest aspekt psychiczny, to znaczy wejście takiej osoby na masę mogłoby się wiązać z tym, że właśnie w tych problematycznych partiach też nabrałyby tej masy i zwłaszcza przez pierwsze tygodnie mogłoby się dowiązać z tym, że to odbicie w lustrze zamiast się poprawiać mogłoby się pogarszać w mniemaniu tej osoby, mogłoby się czuć większe, bardziej napuchnięte i to też pewnie działało i to też działa w takim momencie na te osoby, zwłaszcza na kobiety, demotywująco. Dlatego ja uważam zawsze, że ten proces powinien być maksymalnie dopasowany do tego, w jakim etapie jesteśmy tak naprawdę, zarówno w postrzeganiu naszego ciała, jak i gotowości po prostu na dany proces. Drugim przypadkiem, kiedy też bym polecała rekompozycję, to jest dla wszystkich kobiet, które od zawsze, na przykład, nie wiem, trenujecie już, nie wiem, 3-4 lata, ale zawsze byłyście na redukcji. Zawsze waszym celem było schudnięcie, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy bałyście się przytyć, nie dodawałyście kalorii, wręcz raczej, że zawsze celowałyście w ten deficyt i nigdy tak naprawdę nie przeprowadziłyście takiego racjonalnego procesu budowy, kształtowania sylwetki. W takim wypadku także uważam, że jakby rekompozycja dla takich osób będzie zdecydowanie lepszym wyborem, bo numer A, komfort psychiczny, który daje ten proces i brak strachu przed tym, że w momencie, kiedy nie damy z siebie wystarczająco dużo na treningu i nie będziemy trenować na odpowiednim poziomie, nas jakby będzie za dużo i
przybierzemy w zły sposób w naszym mniemaniu na tej wadze, więc ten komfort psychiczny jest ponownie bardzo dla mnie ważny. I drugie co, jeżeli wcześniej nigdy nie byłyście na takim stricte okresie budowy, to nadal macie ten zapas do wykorzystania i do ukształtowania tej sylwetki, którego nie wykorzystałyście, bo po prostu nie miałyście ku temu warunków, nie stworzyłyście tych warunków, ani jeżeli chodzi o waszą dietę, żywienie, jak i treningi, po prostu zawsze gdzieś tam byłyście w tym deficycie, starałyście się ograniczać te kalorie, co zdecydowanie po prostu wpływa na naszą energię, na naszą siłę, na nasze zdolności regeneracyjne. Więc teraz wchodząc po prostu na rekompozycję, co się też wiąże z większą ilością kalorii niż pewnie dotychczas jadłyście, będziecie czuły się zdecydowanie lepiej, wasza regeneracja będzie lepsza, no i też stworzycie po prostu lepsze warunki do tego niż to było po prostu w okresie redukcji. Kolejna grupa osób, która też bardzo mocno pewnie zazębia się z drugą, jaką przytoczyłam, to będą kobiety, które boją się po prostu masy, boją się dodatkowych kalorii, nie są gotowe na ten proces, ale też nie chcą dalej jakby się odchudzać, redukować, tylko właśnie chciałyby rozpocząć tą swoją przygodę z kształtowaniem sylwetki. Myślę, że to jest bardzo dobry etap i jakby proces i początek do właśnie tego, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu, przełamać właśnie ten strach przed no po prostu procesem budowy i kształtowania sylwetki. Natomiast komu poleciłabym masę? Przede wszystkim dziewczynom, które mają niedowagę, mają zbyt niską masę ciała, no to oczywiście masa to jest przede wszystkim wskazaniem zdrowotnym, żeby dojść do tego zdrowego poziomu naszej masy ciała. Drugim jakby przykładem, drugą grupą, której bym tu poleciła, przede wszystkim są dziewczyny, które trenują już jakiś czas siłowo, trenują przede wszystkim świadomie siłowo i przede wszystkim czują się gotowe na to, żeby gdzieś tam przesuwać te swoje granice zarówno w treningach, jak i w diecie i czują się gotowe przede wszystkim na ten proces masy, bo proces masy jest ciężkim procesem pod tym względem, że to, co w kuchni, to jest jedno i samo przejedzenie jakiejś tam większej puli kalorii też może u większości osób jednak sprawiać jakiś tam problem, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o pełnowartościowych kaloriach. Natomiast drugim ciężkim aspektem w procesie masy będzie sam trening, a raczej to, żeby podczas tego treningu badać te swoje granice i wychodzić spoza tych granic. Bo sam progres siłowy to tak naprawdę bardzo duża część psychy i waszej głowy i tego, na ile wy jesteście gotowe, na ile wy jesteście skupione na tym treningu. Oczywiście samej siły też fizycznej, no ale biorąc pod uwagę, że będziecie zatrzymały się w pełni założeń kalorycznych, jakie będziecie miały określone, czyli na proces masy, to powinnyście mieć na tyle dużo energii i zasobów, żeby po prostu budować tą siłę i robić progres na tych treningach. Oczywiście u niektórych będzie to progres z tygodnia na tydzień, u niektórych to będzie co 2-3 tygodnie lub z miesiąca na miesiąc, więc to tempo też jest różne u każdej osoby, też zależy od stopnia zaawansowania oczywiście lub też wcześniejszych doświadczeń, predyspozycji, masy rzeczy. Natomiast samo to, że musicie badać swoje granice na tych treningach, przekraczać te granice, tak aby w pełni wykorzystać ten proces masy i właśnie, żeby się nie skończyło na tak zwanej świńskiej masie, czyli gdzie będziecie jedli zbyt dużo na to, ile wydatkujecie, na to, ile poświęcacie, jakby angażujecie się w te treningi, no i po prostu bardziej spuchniecie niż, wiecie, zbudujecie przez ten okres masę mięśniową, więc musicie być też na to przygotowani, gotowi i nie mówię tego tutaj absolutnie, żeby kogoś nastraszyć, ale po prostu, żeby was też w tym uświadomić i nastawić, jakby na jaką pracę musicie się przygotować. Kolejna grupa osób to jest grupa dziewczyn, kobiet, które po prostu chcą przytyć, chcą zwiększyć swoją siłę, które chcą zwiększyć swoją masę mięśniową, siłę, które nie boją się na przykład zwiększenia także przy tym poziomu tkanki tłuszczowej, po prostu idealnie. Tak jak się domyślacie, masa jest idealnym procesem dla was i też myślę, że takie osoby z racji tego nastawienia psychicznego też będą najlepiej do niego nastawione, przygotowane i najlepiej go wykorzystają. I zmierzając do końca, oczywiście grupa osób stricte, do których skierowana jest masa, są to osoby, są to kobiety, które chcą stworzyć jak najlepsze warunki, najbardziej optymalne warunki do budowania masy mięśniowej, do budowania pośladków. Co z tym idzie? Także budowania siły, budowania i kształtowania sylwetki, a także powiedziałabym, że osoby, które mają oporne mięśnie pośladkowe, mają trudności w zbudowaniu tych mięśni pośladkowych, to znaczy na przykład już macie za sobą, nie wiem, jakiś okres budowy, gdzie poświęciłyście się temu i nadal te efekty nie są gdzieś tam zadowalające, to zdecydowanie tutaj powiedziałabym, że powinnyście wkroczyć właśnie na tą dodatnią kalorykę, na większe kalorie i właśnie w pełni skupić się na tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli aby ten potencjał masy wykorzystać, aby skupić się nie tylko na samym zwiększeniu kaloryki, ale także właśnie na zaangażowaniu w treningi, w doszlifowanie tej techniki, w progres siłowy, to jak mocniej zaangażować dane partie do pracy, czyli w tym
przypadku pośladki, w danych ćwiczeniach, na przykład poprzez ustawienie odpowiednie, które będzie bardziej angażowało je do pracy, przez kąt nachylenia i tak dalej, będziemy sobie mówili w kolejnych materiałach, także tego jeszcze tutaj nie będę od razu Wam poruszała, ale to na to poświęcimy sobie po prostu osobny filmik. I myślę, że to tyle. Raczej omówiłam większość przypadków, jak nie wszystkie, jeżeli chodzi o problemy gdzieś tam sylwetkowe, jakie mogą nas dotyczyć i to, w którą stronę gdzieś tam powinniście bardziej iść. Ja nadal tutaj duży nacisk kładę, jak widzicie, na ten komfort psychiczny, dlatego że ja wiem z perspektywy też kobiety, która przez długi okres bała się właśnie tych dodatkowych kalorii, dlatego że gdzieś tam wcześniej zawsze się zmagałam jako dziecko z tym, że byłam bardziej większa niż mniejsza, więc to gdzieś się nadal utarło w mojej głowie, że potem było mi bardzo ciężko przełamać się do tego procesu właśnie masy, nie bycia ciągle na redukcji, nawet tej psychicznej. Dlatego bardzo mocno podkreślam ten komfort psychiczny, bo w momencie, kiedy nie będziecie gotowe na jakiś etap, na jakiś proces, będziecie do niego źle nastawione, będziecie całe w strachu, będziecie chodziły co chwilę, tylko sprawdzały, czy nie bardziej, nie wiem, przytyłyście, czy danego dnia ten brzuch nie jest bardziej wystający, to będzie to bardzo wyniszczające dla Was, nie pozwoli Wam się skupić na tym procesie tak, żeby go w pełni wykorzystać, tylko będziecie się skupiały właśnie na tych złych stronach, w sensie będziecie się bardziej skupiały na tym, co może pójść nie tak, zamiast skupić się na tym, aby było jak najlepiej i poszło wszystko ok. Więc właśnie jeszcze raz chcę zaznaczyć, żebyście po prostu przemyślały to, czy jesteście gotowe na jakiś proces, żeby się go podjąć, czy może chcecie na razie zacząć troszeczkę wolniej, czyli od tej rekompozycji i niższych kalorii, a dopiero potem, gdy poczujecie się już bardziej komfortowo, te kalorie zwiększyć, bo taka możliwość oczywiście w aplikacji też będzie i jest. No a oczywiście dla wszystkich osób, których celem jest redukcja, odsyłam do programu Bikini Body w aplikacji lub też jeżeli ktoś ma wykupiony pakiet VIP, no to będzie miał dwa wyzwania, czyli Extreme Bikini Challenge z początku naszego roku i z wakacyjne wyzwanie Glow Up, które oba te wyzwania mają wersję na redukcję, czyli są nastawione na redukcję, więc możecie sobie też z tymi wyzwaniami podziałać, jeżeli tylko chcecie. Ja teraz kończę moją wodę, biorę szmek z pompa i lecę na trening i na końcu sobie zrobimy omówienie treningu dzisiejszego, czyli treningu pośladków. Dobra kochani, ja tutaj mam materiał treningu do montażu, ale stwierdziłam, że zamiast nagrywać voiceover, to po prostu sobie dzisiaj go tak omówimy przed kamerą, bo tak też mi będzie wygodniej, więc po prostu lecimy. Jest to pierwszy trening z wyzwania, trening na pośladki i tutaj też będę pod tym kątem to omawiała. Jeżeli chodzi o sam trening, no to oczywiście zacznę na mojego od rozgrzewki. U mnie to jest zazwyczaj 5-10 minut na bieżni, tak aby rozgrzać całe ciało, poprawić krążenie i ukryć mięśnie. Następnie przechodzę do dynamicznego mobility przed treningiem, który teraz zajmuje około 5-10 minut, w zależności od tego, ile mam czasu w danym dniu właśnie i chcę temu poświęcić, a następnie przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, jakim jest hip thrust. Tutaj do aplikacji wprowadziliśmy też nową metodę treningową, jaką jest piramida, którą poznacie, jeżeli trenujecie z aplikacją właśnie w wyzwaniu Booty Queen. Hip thrust będziemy zaczynali od wyższego zakresu powtórzeń, niższego zakresu obciążeń, następnie będziemy dochodzili do niższego i będziemy zwiększali obciążenie, obniżając tym samym zakres powtórzeń w serii. I tak jak to wygląda piramida, będziemy dochodzili do momentu, kiedy ciężar będzie najwyższy i ilość powtórzeń będzie najniższa i potem będziemy sobie z powrotem przechodzili do wyższego zakresu powtórzeń i niższego obciążenia. Chciałabym tylko tutaj nadmienić, że to nie jest tak, że te pierwsze serie to są jakieś serie rozgrzewkowe o wyższym zakresie powtórzeń i lekkim ciężarze. Nie, to nadal są serie robocze, gdzie pracujemy o około 1-2 powtórzenia od załamania, czyli są to serie intensywne i nie wliczamy ich jako serii rozgrzewkowych. To jest bardzo istotne. Ja sobie przed tym zrobiłam jedną serię rozgrzewkową hip thrustów z obciążeniem, zanim przeszłam do serii właściwych. Także to jest bardzo ważne, żebyście pamiętały o tym, że każda z serii roboczych jest także intensywna. To nie jest tak, że dochodzimy tylko do tego największego pułapu obciążenia i to ta seria jest dopiero tą serią intensywną. Tak naprawdę ta intensywność duża już jest od samego początku i chciałabym, żebyście to miały na względzie. Robi się poważnie, bo zakładamy gripy i przechodzimy do martwego ciągu z hantlami, RDL-a z hantlami, jak kto woli. I właśnie tutaj chciałabym zdecydowanie, żebyście pamiętały o tym i skupiały się na tym, aby jak najbardziej maksymalnie cofnąć biodra i aby ten ruch sam w sobie skupiał się na tym, aby jak najbardziej cofnąć biodra, nie tylko aby opuścić ten ciężar jak najniżej, tylko aby wykorzystać tutaj pełen zakres ruchu, jaki mamy właśnie w biodrze.
Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie, ale trzecim ćwiczeniem będą step-upy i tutaj od razu pokażę Wam mój sposób, który ja lubię i który pozwala mi jeszcze mocniej zaangażować te mięśnie do pracy i skupić się w pełni na izolacji tego mięśnia pośladkowego. Mianowicie to, że zawsze lubię się czegoś złapać, nie tylko po to, żeby gdzieś sobie pomóc z tą równowagą, zwłaszcza w tych ostatnich powtórzeniach, kiedy one już są naprawdę mocno intensywne i ciągniemy je, powiedzmy sobie, ostatkami sił, ale też po to, aby w pełni móc ustawić biodra w taki sposób i tak pracować nogą, aby maksymalnie skupić się na tym, aby to ten pośladek był zaangażowany do pracy i to on tutaj przejmował jak najbardziej ten właśnie ruch. Jak też zauważycie na ekranie, ja jestem tutaj w biodrze pochylona pod kątem około 45 stopni, co też zdecydowanie zwiększa zaangażowanie tego mięśnia pośladkowego, niżeli byśmy byli wyprostowani i nasza sylwetka byłaby pod kątem 90 czy też 80 stopni względem naszego biodra. Także to też jest dość ważne, żeby tutaj sobie zwrócić na to uwagę. Kolejnym ćwiczeniem było odwodzenie nogi na wyciągu, czyli izolacyjne ćwiczenie na pośladek. Niestety, jak zwykle, po prostu jak ja zagrywam coś po dłuższej przerwie, ten materiał jest uszkodzony, jakimś cudem jest uszkodzony po prostu na, jak go włączam na aparacie, jak go włączam na kompie, więc niestety nie mam tego materiału zgranego, ale powiedzmy sobie, że wyobrażamy sobie tutaj, jak robię odwodzenie na wyciągu i na pewno jeszcze zobaczycie je nieraz przy kolejnych treningach, przy tym wyzwaniu, także nic straconego. I ostatnim ćwiczeniem jest ćwiczenie na core, czyli dead bug. Ja bardzo lubię to ćwiczenie i mam je na stałe w swoim planie. Lubię sobie nawet czasami w domu powykonywać przed telewizorem. Pamiętajcie o tym, żeby w pełni skupić się na tym, żeby nie odrywać odcinka lędźwiowego od maty, a tak naprawdę nie wyginać się w tym odcinku lędźwiowym, tylko właśnie starać się przybliżyć kolce biodrowe do swoich żeber, napinając mięśnie brzucha i właśnie taką pozycję utrzymać i starać się tutaj w jak największym zakresie ruchu pracować, ale na tyle, ale w takim, aby pozwoliło Wam to zachować prawidłową pozycję. Może być tak, że nie będziecie w stanie aż tak daleko opuścić nóg czy rąk, bo będziecie tracili tę pozycję, bo macie zesłały te mięśnie głębokie brzucha, więc wtedy po prostu działajcie sobie tylko w takim zakresie, który pozwala Wam na zachowanie poprawnej techniki. I to, moi Państwo, jest wszystko. Także dziękuję Wam za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy jesteście właśnie team rekompozycja czy Masai, właśnie na jaki z tych dwóch etapów się zdecydujecie. I widzimy się w kolejnym materiale.